tradycyjny turecki kartofel z serem i masełkiem. Pyszne. Podawane na plaży, w restauracji, gdzie podawane są tylko i wyłącznie tureckie specjały. Takie jak pieczone gliniaki, masa fajnych sałatek, pizza z pieca i ayran. Turecki jogurt. Jest też pieczony turecki placek, który można sobie samemu wybrać, co się chce mieć w środku. Dziś w hotelu barbecue. Kucharze gotują na świeżym powietrzu. Przypominam, że jest listopad. Bar przy basenie, gdzie znajdziemy różne fajne alkohole. Karta All Inclusive jest pełna. Można zamawiać sobie tutaj drinki, alkohole, kawę, herbatę, pyszną czekoladę. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I dzieci, i dorośli. Tuż obok znajduje się Pool Restaurant, która serwuje przepyszne dania. Mój ulubiony to grillowany łosoś na patyku a la szaszłyk z dzikim ryżem. Rozpoczyna się leniwe popołudnie. Przypominam tylko, że jesteśmy tutaj w listopadzie i mamy 28 stopni. Owszem, dosyć szybko zachodzi słońce, ale jak widzicie, są tacy, co się opalają. Bo trudno tego nie robić, kiedy jest tak gorąco. Otwarta jest już restauracja, kawiarnia, ciastkarnia, w której można zjeść coś słodkiego.